Zapraszamy Państwa w podróż po krainie pełnej smaków. Polskich smaków. Nożem i widelcem rozpoczyna przygodę z najlepszymi produktami z całego kraju, które dzięki trzem unijnym oznaczeniom gwarantują jakość, na jakiej zależy każdej polskiej rodzinie. Te trzy znaki dają wielką, bo niemal stuprocentową pewność jakości tego, co jemy. Chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność pozwalają nam mieć pewność, że produkt z takim oznaczeniem to oryginalny artykuł, a nie imitacja, a jego producent zasłużył na takie wyróżnienie, przechodząc ścisłą kontrolę i sięgając do tradycji. Jak więc, mając te produkty pod ręką w polskich sklepach i na bazarkach, nie skorzystać z nich, dzieląc się z Państwem naszymi pomysłami na dania obiadowe, przekąski i desery? Zaczynamy od pomysłów z wykorzystaniem jabłek grójeckich. Te soczyste jabłka z okolic Grójca są kwintesencją doskonale zbalansowanego, kwaśnego i słodkiego smaku zamkniętego w idealnie soczystym jabłku. No, coś pysznego. Dwa najbardziej popularne ciasta w Polsce to sernik i jabłecznik. Mając do wykorzystania tak pyszny produkt jak jabłka grójeckie, musiałam wymyślić coś innego. Dziś przygotuję paluchy drożdżowe z jabłkami. Zaczynamy od roztarcia drożdży z cukrem. I do tego dolewamy ciepłe mleko. Dodajemy jeszcze mąkę. I dwa jajka. Całość mieszamy. I teraz pozostawiamy ciasto na 10 minut, aby urosło. Jabłka grójeckie już obrałam, teraz je pokroję. I tak pokrojone jabłuszka dodajemy do masy. Jabłka można również zetrzeć na tarce lub pokroić w bardzo cienkie plasterki. Całość lekko mieszamy i czekamy kolejne 5-10 minut, aż ciasto urośnie. Przystępujemy do smażenia. Starajmy się im nadać podłużny kształt, żeby przypominały paluchy. Ostatnie paluchy już gotowe. Pamiętajcie, aby po smażeniu wszelkich racuszków, placuszków, zawsze starać się je odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym. Do wykończenia potrzebna już jest tylko odrobina cukru pudru i paluchy drożdżowe z jabłkami grójeckimi. Gotowe! Thank you.
Wybierając jabłka z takim oznaczeniem, wiem skąd pochodzą, dlatego używam ich w swojej kuchni. Dziś jabłek grujeckich użyję do mojej kaczki. Będzie się w nich piekła, ale także przygotuję carpaccio właśnie z jabłek grujeckich. Do garnka z dużą ilością kaczego tłuszczu wrzucę jabłka pokrojone w plasterki. Są bardzo dobre, ponieważ są kwaskowate i miękkie. Rozpadną się podczas gotowania, nadając mojemu daniu, kaczce, zupełnie nowy, lekko kwaskowaty smak. Jeszcze troszkę, nie będę żałował. Proszę spojrzeć, jakie to jabłko jest ładne po przekrojeniu. Myślę, że wszystkie te smaki właśnie będą w moim daniu. Przepiękne. Już teraz dorzucę udko z kaczki. Odrobina soli. Jabłka grujeckie przyjmują smaki dodawanych owoców. Ja użyję pomarańczy. Podkreślą smak jabłka, ale też wysłodzą jeszcze bardziej moje danie. Temperatura oleju chciałbym, żeby była około 80-90 stopni, więc zmniejszę. I tak będę gotował przez 2-3 godziny. Ale to nie koniec. Potrzebuję tymianek. Jabłka uwielbiają goździki. To jest taki trochę świąteczny smak, ale sprawdza się o każdej porze roku. Jak kaczka, jabłka, to i majeranek. I na koniec odrobina rozmarynu. Poczekam, aż kaczka będzie bardzo miękka. Kaczka już jest gotowa, a my lecimy dalej z przepisem. Odstawię na bok, niech troszeczkę ostygnie. Jabłko grujeckie ma taki charakterystyczny rumień. Troszeczkę jak zawstydzona dziewczyna. Pokroję w cieniuteńkie plasterki. Nie będę obierał. Pod skórką jest dużo witamin. Na patelnię wleję troszeczkę miodu. Dopóki się nie rozgrzeje miód, już układam plastry jabłka. Pestki usunąłem, ale gniazdo zostawię. Jeszcze jedno mi się zmieści. I powolutku będę ogrzewał. Dwa goździki do smaku. Troszeczkę octu balsamicznego. Nada kwaskowatego smaku. I troszeczkę słodyczy. Tymianek. Listki świeżej mięty. Odrobina masła. Nie za dużo. Jabłka zaczynają się wyginać w jedną stronę. Już je odwracam. Miód karmelizuje jabłuszko, staje się lekko brązowe. Trzeba uważać, bo jest bardzo gorące. Na koniec odrobina cebulki. Pokroję w piórka. Chciałbym, aby chrupała podczas jedzenia. I dwie łyżki wody, dzięki czemu powstanie mi sos. Kilka płatków świeżej róży. Wiem skąd ta róża pochodzi, z mojego ogrodu. To tak jak z tym znakiem jakości. I tak przygotowane danie już mogę ułożyć na talerzu, ale wcześniej przygotowałem również buraki. Upiekłem i pokroiłem w cienkie plasterki. Myślę, że będzie idealnie pasowało do właśnie tak przygotowanych jabłek. Na talerz układam plastry cienko pokrojonego buraka. To rozkładam luźno po całym talerzu.
zostawiając miejsce na moje jabłka. Plasty ułożę pomiędzy buraki. Ładnie odbijają się na tle białego talerza i czerwonych buraczków. Myślę, że takie połączenie jabłek i buraczków znamy doskonale z kuchni własnego domu. I czas na kaczkę. Doskonale komponuje się z moimi dodatkami, a z jabłkiem grójeckim będzie idealnie. Sos powstały podczas smażenia jabłuszek. Odrobina świeżych ziół do dekoracji. Tu już naprawdę nie trzeba wiele. To danie jest tak pyszne, że nie trzeba innych dodatków. Kilka płatków róż. I kaczka pieczona w tłuszczu z jabłkami grójeckimi na carpaccio z jabłek grójeckich i buraczkami. Gotowa. Smacznego. Thank you.